Cześć Wam, dzisiaj będą opryski na moim kanale. Rzecz, która jest już w tych czasach nieodzowna. No i w tym roku można powiedzieć dostałem od firmy Invigo takie na testy, takie zestawy. Tu coś takiego: jodo plus tytan plus major. No i asystent do tego, do większej skuteczności. Na następnym hektarze będzie testowany zestaw Galaxo, a to już jest dokupione przeze mnie Fundamentum plus Fenoxin. No i tu jeszcze na następne hektary takie zestawy też z Invigo, składające się z Fenoxinu, Herbistaru i Tytanu i Tytana. Także dzisiaj taka grubsza akcja. 8 hektarów do opryskania. No z tego Invigo jeszcze dostałem więcej rzeczy. I w następnych filmach z oprysków po prostu będziecie widzieć te resztę rzeczy, które dostałem z Invigo, bo tam jeszcze i do kukurydzy było, i do ochrony przeciw chorobom grzybowym na pszenicy. No i jak widzicie, tu już wszystkie opryski są. Opryskiwacz stoi naszykowany. Miarka jedna litrowo, miarka na gramy. Rękawiczki. Czapeczka oczywiście firmowo od razu na głowa. Okularki i maseczka do kompletu, żeby się tego nie nawdychać i żeby w oczy coś nie wleciało. Dobra, to lecimy z tematem. Jedzie oprysk Galaxo z Adiu Seifnerem. Albo z... Albo z Adiuvantem. Za 2 tygodnie będzie można zobaczyć efekty. Kolejny hektar pola opryskiem Fundamentum w połączeniu z Fenoxinem i asystentem dla lepszej przyczepności do chwastów, żeby szybciej chwasty wpijały i szybciej padały. Ziemia trochę sucha, ale pszenica jest zasiana fajnie. Jeśli się przyjrzeć samemu środkowi, widać, że fajnie pokryte wszystko. Za chwilę będzie wpite. Zbeszek już dojechał do końca pola. Teraz wracając, już środek wpity, już sucho. Pogoda idealna na oprysk. Fajnie wszystko wchłania. Odrobinę sucho jest, ale w kolejnych tygodniach, przez kolejne 2 tygodnie prawdopodobnie będzie padać w okolicy. Więc idealna pora na oprysk. Jak później wszystko fajnie strzeli w górę, to będzie głównie to, co ma być, nie to, co ma nie, czego ma nie być. Wszystko skacze, ale fajnie oprysk leci. Odrobinę się nie wiedzieć, ale wszystko i tak zostanie na was.
nic nie będzie leciało na czyjeś pole. No i akurat jeszcze jeden obrót. Najprawdopodobniej będzie wszystko, co miało być spryskane. Przynajmniej na tym hektarze. A możliwe, że nawet braknie odrobinę. Trochę wszystko skacze, ale wiadomo jak to jest w polu. Byle opryzł w budach. Trochę zająców skacze w oddali. Trochę staren sobie łaźni. Jacyś rowerzyści. A tutaj życie się toczy swoim tokiem. Idealnie opryskiwasz na 300 litrów, wystarczył na cały hektar. Pytanie, czy mikrofon to usłyszał? Lecimy. Nie wiem, czy nam coś będzie słychać, bo wieje dzisiaj dość tak, ale na szczęście wzdłuż pola i idzie pryskać. A to jest ważne, bo teraz dwa tygodnie ma być pogody takiej nie bardzo. Widzicie, trzydziestka już naszykowano. Ja sobie oblikłem maskę, żeby się nie musieć truć. Odpalamy. Dziadka. Bieg. No i lecimy. Tam już pryzy na filmiku widzieliście, jakie preparaty, wynalazki są w tym roku. Czyli sponsorowała firma Invigo. Dlatego tak to wygląda, a nie inaczej. No. Obejrzymy, co z tego wyjdzie. To są takie testy większej ilości różnych środków. To wyjdzie najlepiej, może będzie używane w przyszłym roku. Wszystko się wszystko wyjdzie w praniu, jak to dodaję. Pszenica już wygląda dość fajnie. Zazieleniło się. Ładnie prysko. Nawet będziecie mieli pora ujęć z zewnątrz, bo był przedstawiciel handlowy firmy Invigo i ponagrywał troszkę. Fajnie, że wiatr wiał do mikrofonu, mało co tam słychać.
I teraz nie wiem, jak to wyjdzie mi po obróbce. No czyjś bratem musiał podłożyć jakąś muzykę chyba, bo ciepła to tak jak jest, będziemy wiedzieć. W opisie pod tym filmikiem dołożę wam namiary na tego przedstawiciela handlowego. Jakbyście chcieli się skontaktować z nim, to tam będzie numer telefonu do niego. Także już 3 hektary mam opryskane razem z nim. Tam my jeździli. Ładnie to wchodzi. Mimo wiatru nie znosi na sąsiadów, bo akurat wiem wzdłuż pola. Prawie tam na dole, ale to tam opuszcza opryskiwać niżej. Także to już jest 4 hektar. Do opryskania jeszcze 4 hektary. Ja 4 hektary. No, muszę to dzisiaj zrobić, bo teraz prognozy są marne. Nie dość, że mogę przyjść jeszcze ochłodzenie, to jeszcze do tego gratis deszcz. Deszcz wiadomo potrzebny jest, ale nie do oprysku. Bo jeśli ktoś zakupił towarów za 1000 zł, to szkoda by było, żeby spłukało. Patrzcie, nie wiem, czy to będzie widać. Sarynki, motyki zaś tu są. I ja wam zaraz tak przyprawia te zboże, że wam przestaje smakować. Ludzie są spółdzielni. Jakoś to pomału w tym roku startuje, no bo zima cały czas, no. Ostatnio jak posiałam owiec, to i śniega napadało. Ja się śmiał, że na Boże Narodzenie śniega nie ma, a na Wielkanoc zawsze. No nie, żartuję, aż tak to nie. Zawsze nie, ale no już były ze 3 lata takie, że na Wielkanoc śniega napadało. Dobra, teraz trzeba obrotnik machnąć. Janowskie sarynki w Egmiston! Jakby się chyba jakiś automat na te sarynki przydał. Motyki. Idzie ładnie. Jak? Nawet już mi się zabrało. No troszkę tu miejscami jest marniejszy, ale to jest efekty. Po pierwsze sarynek, a po drugie w zeszłym roku jakby przyszedł czas siewu, ja sobie ładnie posiał 3 hektary wtedy. Hektar pszenicy, hektar jęczmienia, 1,5 hektara jęczmienia i hektar pszenżyta. A potem przyszła ulewa i ta ulewa to tak zapaćkała, że myślałem, że z tego nic nie będzie. No ale jest, rośnie. Tragedii nie ma. Przyjdą cieplejsze dni, przyjdą deszcze, to i nawozy się przyswoją odpowiednio. Ładnie idzie. Także teraz no chodzić i obserwować, czy te środki z firmy Indigo działają odpowiednio. Tam za wcześnie oczywiście nie ma co łazić, bo tam czas działania no, jest między 2-3 tygodnie, jak się zaczynają efekty. To akurat tak za 2 tygodnie, jak się zrobi pogoda, to będzie po tym
skradanie i pieszo grzybówka. To jak się to, jak bra jeździ na pole, żeby to robić, to bra sprawdzał efekty oprysku na chwasty. No widać troszkę, tak, że tam są takie dziury zaklapane. Ale nie ma źle. Naprawdę. Kamera w telefonie tego nie oddaje. Ta moja kamera sportowa w ogóle tego nie oddaje. Ale jak tak człowiek popatrzy, no to jest granica między jedną prawą a drugą, to zostawiłem troszkę przerwy, żeby była, żeby potem przy płoceniu tego nie wejść do kombajnu obydwu odmian, nie? Bo jak chce człowiek nasieje jedno, a drugie, to potem była mieszanka na przyczepie. Ale zabiero się, zabiero. Jest teraz dość sucho. Widać zresztą. Ale to jest kwestia 2-3 dni. Chyba jest dzisiaj sobota, a od poniedziałku czy od wtorku może zacząć padać. Obejrzymy, pożyjemy, zobaczymy, ile tego deszczu przyjdzie do nas. Bo nie ukrywam, że przydałby się. No i przydałoby też się ocieplenie. Bo jak jest zimno, to nic nie rośnie, no. To się tam zbiera pomału. Zabiera się jak pies do jeża, ale... Ale w zeszłym roku, o tej porze, to już rzepaki pomału zaczynały piść. Ja już rzepaku nie mam, dołek sobie spokój. Za mało hektarów, a poza tym, jak to znajomy określił, rzepak jest dla bogatych i dla ryzykantów. Bo bywały takie lata, to rzepak już był do włócenia, a przychodziła ulewa, jeszcze czasem z gradem i już był rzepak wywłócony. Potem już trzeba było no kombajnem pokosić, żeby nie stoły te kłyki z tego. No. Dobra, teraz ta wrótka. Bo tu jeszcze mam taki wąski pasek pola. Kiedyś to tam dziadek czy ojciec, już teraz nie kto, zamienił, bo tu do tego pola był słaby dojazd. A jak się zamienili na ten pasek, tu jest 6 metrów szerokości plus droga, to potem teraz jest fajny dojazd. Idzie powiedzieć, że ta moja 30 to jest normalnie cała orkiestra. Zresztą słyszycie, jak jedzie trochę szybciej, to wszystko klepie czasko i piszczy. Jeszcze mam troszkę wybitych na wałku WUM krzyżak i jak się jedzie, to doklepię sobie troszkę. Dobra. Czyli ile tu musimy włączyć? Musimy przełączyć, ta jedna sekcja zamknąć. Włączymy i jedziemy. Idzie to fajnie. Nawet wiatr się dość uspokoił. Już tak nie wie, jak przed tym działo. No patrzeć trzeba, żeby do granicy, żeby sąsiadowi nie opryskać niepotrzebnie. I
dzisiaj do nagrywania użyłem telefonu, bo zapomniałem naładować kamerki. No i dajcie mi znać, czy lepiej się wam ogląda z telefonu, czy z kamerki. Bo mi się wygodniej nagrywa kamerką, no ale... No jakość bywa różna. Już mi ktoś napisał w komentarzu, że lepiej wyglądały nagrania z telefonu niż z kamerki. No i tak pomału dojeżdżą do końca kolejnego hektara. Słyszycie, Krzyżak zaczyna klepać. Ale co dziwne, on klepie, no jak jest prawie pusty opryskiwacz. Jak jest pełny, to nie klepie. Nie wiedzieć czy mu. Nie wiem, nie znam się. Końcóweczka. I już za parę chwil, za chwil parę. Teraz automatyczne składanie ręczne. No troszkę sobie dmucho, ale to jest. Trzeba wybrać mniejsze zło. Bo jak poczekam jeszcze dwa tygodnie z opryskiem na chwasty, to one już będą takie wielkie, że to już bida by było ich załatwić. Bo ich chwast większy, tym ciężej się go pozbyć. No ale to czas. No, zabezpieczenie skoczyło. A, troszkę wlezę za traktor. Maska z pyska. Czapa na łeb, oryginał Bosch, normalnie, firmówka. Co, lecimy dalej, no. Nie wiem, czy coś jeszcze nagrywać, będziemy wiedzieć. Jakby coś, to łapki w górę, trzymajcie się. Komentujcie oczywiście i tam, no oczywiście pod filmikiem do namiary na tego przedstawiciela handlowego z firmy Invigo. Cześć i nara!